Jesteśmy w domu, który nasze mieszkanki nazywają swoją ulubioną rodziną. Nasza codzienność to zdobywanie szczytów małych i dużych, bo może niektórzy nie wiedzą, że takie prozaiczne czynności jak samodzielne jedzenie albo umycie zębów samodzielne, to dla niektórych naszych mieszkańców jak zdobycie Kilimandżaro. Więc jest to trud i wysiłek, ale jednak udaje się to im dzięki ich zacięciu, determinacji i naszej pomocy. Więc my jesteśmy świadkami tych cudów i pomocnikami. Wielu z naszych mieszkańców mogłoby jednak osiągnąć jeszcze więcej. Dlatego pomyśleliśmy o tym, aby stworzyć im taką możliwość i rozbudować dom o drugie skrzydło. Bo to nie tylko rozwinięcie ich możliwości, ale też czasami czerpanie z życia bez bólu, bez niepotrzebnego bólu. A tą ulgę może przynieść na przykład hydroterapia. Także chcieliśmy stworzyć taką przestrzeń, w której moglibyśmy wykonywać zabiegi rehabilitacyjne, a w obecnych warunkach, które mamy, niestety nie jest to możliwe. Dla nas jest to również duże wyzwanie. Przy niewystarczającej dotacji, którą mamy, tak naprawdę prowadzenie domu jest dużym wyzwaniem, zdobywaniem szczytu, a co dopiero rozbudowanie rehabilitacji. No tak jakby zdobycie K2. Ale jednak podjęliśmy się tego i mimo, że mieliśmy zero na koncie, dzisiaj to miejsce już jest rzeczywistością. Tylko potrzebujemy dokończyć, aby mogło funkcjonować. Dlatego zwracamy się też z prośbą o wsparcie.